Kolejny odcinek cyklu Moja firma, moja praca, mój sukces i kolejna porcja ciekawych i przydatnych informacji dla świata biznesu. Razem ze mną jest Anita Gałek. Cześć Anitko. Witam serdecznie. I zaczynamy od razu od pytania. Anitko, zmieniając pracę czy zaczynając nową pracę zaraz po studiach, liczymy się z tym, że wchodząc do określonego środowiska, do określonej pracy, mamy już rolę narzuconą tego, co musimy wykonywać, czym się będziemy zajmować. Jak się do tego przygotować, bo nie zawsze posiadamy takie kompetencje, jakie na nas nakładają. Co zrobić? No tak, przede wszystkim najpierw przemyśleć, czy chcemy na danym stanowisku pracować. Warto też skorzystać wtedy z jakiejś porady, nie wiem, doradcy zawodowego, który określi nasze kompetencje, bo przecież nie każdy, idąc na studia, wie na 100%, co chciałby robić. Ale wiesz, są takie pułapki ambicji jeszcze, że przecież jak nie umiem, no to się douczę. No jestem mądra, jestem cwana, więc jakoś to będzie, ktoś mi pomoże. Oczywiście, że tak. Jeżeli czujemy, że dany kierunek jest dla nas, mówię już o tym kierunku takim zawodowym, no to wiadomo też, że nikt nie oczekuje, żaden pracodawca od świeżaka takiego doświadczenia. Może wiedzy oczekuje się, no bo jednak te studia z jakąś wiedzą nas wypuszczają. Natomiast jeśli chodzi o takie nauczenie się stanowiska, to jest rzeczą naturalną. Tutaj duża rola pracodawcy, żeby zapewnić jak najlepszy start takiemu młodemu pracownikowi. Czyli wszelkiego rodzaju takie działania, one się nazywają z angielska onboarding, czyli takie wdrażanie na pokład nowego pracownika. To jest teoria, ale praktyka jest taka, że proszę pana, tu jest biurko, tu jest sterta papierów i na głęboką wodę. Po prostu radź człowieku sobie jak możesz. No mam nadzieję, Gosiu, że to już jest przeszłość, że już coraz więcej firm rozumie rolę tych pierwszych momentów pracownika w firmie. Jest to ważne, żeby dać takiemu pracownikowi poczucie bezpieczeństwa, żeby wdrożyć go nie tylko w jego obowiązki stanowiskowe, ale też żeby zapoznać z atmosferą, jaka panuje w firmie, żeby jak najszybciej wdrożył się w tą kulturę organizacji, która jest. Czyli dobrze rozumiem, że kluczowa jest rozmowa kwalifikacyjna i to, żeby samemu nie wpaść w pułapkę tego, że ja to umiem, że ja to potrafię, bo wtedy wszyscy uznają, że rzeczywiście tak jest i nie trzeba mnie przyuczać. Warto od razu przyznać się do własnych niekompetencji? No myślę, że ważny jest tutaj balans pomiędzy tym, co my myślimy o sobie i o tym takim poczuciu, wysokim poczuciu własnej wartości, a tym, żeby jednak mieć dystans i potrafić spojrzeć na siebie krytycznie. Pewnie przegięcie, mówiąc kolokwialnie, na żadną z tych szal nie jest dobre. Oczywiście, że warto powiedzieć, co jest naszą mocną stroną, a w czym oczekujemy, że w tej pracy będziemy się rozwijać, czy czego potrzebuje od nas przełożony, no warto się do tego przyznać, bo z mojego punktu widzenia, no prędzej czy później nasze braki wyjdą. A im szybciej o tym powiemy, tym większą szansę mamy po prostu się nauczyć. Ale właśnie są jeszcze osoby, które mogą nam pomóc. Trener, coach, mentor. Warto korzystać z pomocy takich osób? No warto, tylko warto też wiedzieć, z czym do kogo. No właśnie, kto jest kim, bo bardzo często utożsamiamy te osoby, traktujemy jako jedno i to samo, tylko po prostu trener, coach, mentor to jest dla nas różny rodzaj szkolenia, różny rodzaj feedbacku, ale nie do końca chyba tak jest. No jakby wszystkie te role zmierzają ku rozwojowi, czyli zarówno spotkanie z trenerem, z coachem czy z mentorem mają rozwinąć, czy to pracownika, czy osobę prywatną, no bo przecież też nie tylko zawodowo zwracamy się do trenera, do coacha, do mentora. Trener to ktoś, kto uczy, ktoś, kto prowadzi szkolenia, czyli jak idziemy standardowo, nie wiem, na szkolenie stanowiskowe, czy idziemy na szkolenie, nie wiem, z kompetencji menedżerskich, no to idziemy do trenera. Coach nie uczy tak wprost, coach nie mówi nam, jak mamy postępować, coach nie korzysta ze swojego doświadczenia i nie mówi, Małgosiu, polecam zrobić tak i tak. To co robi coach? Coach bazuje na tym, co jest w tobie, bazuje na twoich zasobach i prowadzi rozmowę, czy prowadzi sesję z klientem, nie ma polskiego odpowiednika, z coachi, pracując nad rozwojem właśnie jego kompetencji, jego zasobów. To jest rodzaj psychologa takiego? Czy można tak nie jest to terapia, ponieważ warto odróżnić. Terapia opiera się w głównej mierze na tym, co było. Natomiast w coachingu zaczynamy od dzisiaj i mówimy, co ma być w przyszłości. To jest bardzo ważny też moment, żeby trafić na takiego coacha, który też rozumie swoją rolę.
coach nie może wchodzić w rolę terapeuty, zwłaszcza że bardzo często coach nie jest psychologiem i nie ma ku temu uprawnień, ale z drugiej też strony, jeśli nawet jest psychologiem, to powinien zaznaczyć swojemu coachi, że słuchaj, to jest temat na sesję terapeutyczną, a nie na sesję coachingową. I żeby nie urazić w tym momencie. Tak, no żeby nie zrobić więcej krzywdy niż pożytku. A mentor? Kim jest mentor? No i mentor. Mentor jest to ktoś, kto może mówić, jak mamy postępować, ale mentorem może się określać ktoś, kto ma doświadczenie w danej dziedzinie. Ale wiesz, mentor kojarzy mi się z kimś takim, do kogo o każdej porze niemalże mogę zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, mam problem, pomóż mi, czy nawet daj mi gotowe rozwiązanie. Czy tego powinno się oczekiwać od mentora? Można oczekiwać gotowych rozwiązań, bo tak jak powiedziałam, mentor może na podstawie swojego doświadczenia, swojej wiedzy powiedzieć, Małgosiu, to się sprawdza, spróbuj zrobić tak i tak. Mhm. Czyli taką różnicą zasadniczą pomiędzy coachem a mentorem jest to, że coach nie może ci powiedzieć, jak masz robić, jak postępować i nie może ci podsuwać gotowych rozwiązań, natomiast mentor może już sobie na to pozwolić. Ale uwaga, mentorem może się określić tylko ten, kto w danej dziedzinie ma doświadczenie i wiedzę. A jak zostać mentorem? No, są oczywiście różne kursy mentoringowe, natomiast one wskazują tylko podczas takich kursów czy studiów nawet podyplomowych, dowiemy się, jakich narzędzi można używać podczas sesji mentoringowych. Natomiast wiele osób mówi, że słuchaj, no to jest mój mentor. I to wcale nie oznacza, że ten człowiek ma taki tytuł, tylko po prostu jest mentorem, bo jest autorytetem dla danej osoby Ale w danej wiesz, bo dziedzinie. Znowu mówiłyśmy troszeczkę o rolach i o kompetencjach i tu też łatwo wdać się w pułapkę, bo mam dobry kontakt z ludźmi, ludzie mnie słuchają, lubią, cenią moje rady, będę mentorem. Tak, oczywiście nawet ostatnio miałam taki telefon, w zasadzie to nie wiem, chyba wystąpiłam trochę w roli mentora, ale odezwała się do mnie znajoma, która zapytała, słuchaj, jak zostać coachem, bo czuję, że mam ku temu predyspozycję i chyba powinnam się za to wziąć. No i oczywiście na tyle, na ile kojarzę tą osobę, pamiętam, faktycznie ma takie predyspozycje, że potrafi rozmawiać z ludźmi, potrafi słuchać, bo w roli coacha bardzo ważne jest to, żeby potrafić wysłuchać, ale mówię, dobrze, fajnie, że odkryłaś swoją pasję i wiesz, jaką drogą chciałabyś podążać, ale pamiętaj proszę, że z drugiej strony jest jeszcze inny aspekt, bo ludzie widzą tylko rolę coacha jako osoby, która pomaga, służy ludziom, ale z drugiej strony ta branża nie jest też taka prosta i nie można skończyć, przynajmniej nie powinno się kończyć kursu weekendowego dla bystrzaków i określić się coachem, tylko żeby móc prowadzić takie dojrzałe sesje coachingowe, potrzeba też doświadczenia, potrzeba też naprawdę dobrej szkoły coachów, gdzie program faktycznie daje nam narzędzia do tego, żeby pracować z ludźmi. Bo jest to bardzo odpowiedzialna funkcja. No bierzemy na siebie odpowiedzialność, po części oczywiście rozłożoną też na coachi, ale no bierzemy kogoś pod swoje skrzydła i pod naszymi skrzydłami się rozwija. Należy o tym pamiętać. Mówiłaś o odpowiedzialności, mówiłyśmy o rolach, o kompetencjach. Często zdarza się tak, że pracownik, nawet już nie ten świeżak zaraz po studiach, ale doświadczony pracownik zmienia swoją rolę i staje przed wyborem, czy zostać pracownikiem podległym, czy zostać szefem, czy freelancerem. Nie jest to łatwy wybór. Jak prawidłowo rozpoznać, jak tę rozmowę z samym sobą przeprowadzić, żeby prawidłowo wybrać i nie żałować? No właśnie, przede wszystkim przeprowadzić tą swoją taką wewnętrzną rozmowę. Bo ja też rozumiem, że jeżeli chcemy zmienić rolę, bez względu na to, czy na freelancera, czy na właściciela firmy, to musimy to dobrze przemyśleć. Musimy to przemyśleć, po prostu taki zrobić prosty rachunek zysków i strat. Taki prosty rachunek, jakie są moje mocne strony, co ja mogę na tym stanowisku sobie i innym zapewnić, a jakie są obszary, nad którymi powinienem jeszcze pracować. Recepty, Gosiu, nie ma. Myślę, że bardzo często jest tak, że wszelkie nieprzemyślane decyzje życie weryfikuje. Należy też pamiętać, że nawet jeśli posiadamy cały bagaż kompetencji, doświadczenia, wiedzy,
nie oznacza, że świetnie sobie poradzimy. Ale wiesz, kiedyś panowało takie przekonanie, że jak osoba miała tak zwane cechy przywódcy, to świetnie nada się na kierownika, szefa, właściciela. Czy zawsze tak jest? Oczywiście, że pewne predyspozycje się przydają i to jest świetne, bo to, co mamy naturalnie, nie musimy już tego jakby doczytać czy doświadczyć w pracy, no bo z pewnym zasobem już wkraczamy. Natomiast należy też, Gosiu, pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza teraz, w tych ostatnich miesiącach, przywództwo ma troszeczkę inny wymiar. To, co określamy mianem takich kompetencji przywódczych, kierowniczych, no warto jeszcze zastanowić się, co to jest, co my mamy na myśli, co znaczy przywództwo. Czy my mamy na myśli kogoś, kto jest wymagający, twardy, konsekwentny i tam po prostu z biczykiem będzie przy tych swoich pracownikach? Ktoś, kto będzie no, cisnął tych pracowników, żeby wykonali, no posłużę się powiedzeniem, normę, tak? Tak jest. No jakby oczywiście, że to jest rolą lidera, wymagać i dostarczać wyników. Natomiast pytanie, w jaki sposób my wymagamy i w jaki sposób uzyskujemy te wyniki. Tutaj już nie jest tak łatwo i myślę, że warto też pomyśleć o tym, że wszyscy potrzebujemy jednak takiego ludzkiego podejścia. I dzisiaj nie ma miejsca na przywódców despotów, bo prędzej czy później wpływa to na efektywność pracy zespołu. I wiesz, Anitko, myślę, że to jest doskonały temat na nasz kolejny odcinek. I właśnie w następnym odcinku opowiemy Państwu, czy lepiej być właścicielem firmy, freelancerem, czy może pracownikiem podległym. Do zobaczenia. Dziękuję, Anitko. Dziękuję bardzo.